Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji Ruchu Palikota. Równo tydzień temu minister Boni przedstawił raport Państwo 2.0, czyli nowy start dla e-administracji. Ruch Palikota wnikliwie ten raport przestudiował, a wnioski przedstawi Państwu Wincenty Elsner. Witam Państwa. Tak, ten raport jakoś przeszedł bez echa przez ten tydzień. Nie spotkałem żadnych poważnych opracowań. Widocznie tak się stało. Ten tydzień poprzedni był poświęcony głównie emeryturom, ustawie 67. Dlatego myślę, warto wrócić teraz do tego raportu. Wnioski z tego raportu są porażające. Pokazują katastrofę polskiej administracji. Chciałem 15 minut zająć Państwu na przedstawienie wniosków z tego raportu, w którym miejscu jest polska administracja i co nas czeka w najbliższych latach. Minister Boni kreśli perspektywę do 2020 roku. Nie chciałbym mówić o niekompatybilności systemów, o niewłaściwych bazach danych, czy o niewłaściwym testowaniu, braku testowania systemów, dlatego posłużę się pewnym przykładem. Mówiąc językiem fachowym, trafiłbym tylko do fachowców, do informatyków, nie wszyscy są informatykami, a więc na przykładzie drogowym. Wyobraźmy sobie na chwilę, że e-administracja, cyfryzacja, informatyzacja kraju to jest system dróg. I cóż zbudowano przez te lata? Zbudowano co prawda odcinki autostrad, ale zbudowano je głównie tam, gdzie nikt nie jeździ. Tam, gdzie były korki, pozostały korki. Nie pomyślano o tym, że te autostrady muszą tworzyć jakiś system. Tu kawałek autostrady, tam kawałek autostrady, tutaj kawałek autostrady. Drążono duże tunele w górach, ale coś się nie udało i drążąc te tunele z dwóch stron, budowniczowie nie trafili, nie spotkali się i dzisiaj sterczą w ziemi dwa ślepe tunele, a auta dalej jeżdżą po serpentynach górskich. Zbudowano mosty, zbudowano wiadukty gdzieś, ale zabrakło pieniędzy na zbudowanie dróg łączących te wiadukty i w tej chwili w polu, w lasach gdzieś jakieś pojedyncze wiadukty czy mosty stoją. W niektórych miejscach położono asfalt, nawet niezły asfalt, nie pękający asfalt, ale ktoś pomylił kolejność warstw. Najpierw wylano asfalt, później nasypano piasek. Czy opowiadam bzdury, czy to postawienie na głowie jest jakąś fikcją? Nie. Minister Boni w swoim raporcie sam o tym pisze na czwartej stronie. Stosowane do tej pory podejście do informatyzacji i szerzej cyfryzacji postawiło sprawę na głowie. Dlatego potencjał cyfryzacyjny Polski nie jest wykorzystywany. A to nie pozwala nam odrabiać zaległości, ani pokonywać dystansu wobec innych, co pokazują wszystkie raporty międzynarodowe. Ile nas kosztowała ta niefrasobliwość budujących e-administrację, budujących cyfryzację? Tego nie wiemy, nie wiemy, nie dowiemy się, nie zbilansujemy na pewno. Natomiast była mowa w grudniu, mówiliśmy, Naczelna Izba Kontroli podawała, miliony utopiono w błocie, miliony przeznaczone na cyfryzację zostały zmarnowane. Ostatnio w zeszłym tygodniu była mowa o 3,7 miliarda pieniędzy unijnych, które bardzo prawdopodobne, że zostaną stracone, ponieważ niewłaściwie zorganizowano przetargi, dochodziło do sytuacji korupcyjnych i tak dalej, znamy to z prasy. No ale minister Boni jest zadowolony. Na stronie 6 chwali się, że czegoś się nauczyła administracja państwowa. Otóż co pisze? Planując informatyzację trzeba stosować zasady właściwego zarządzania. Projekty muszą być dzielone na etapy, których realizację da się rozliczyć. Systemy muszą być testowane przed wdrożeniem do eksploatacji. No, za sformułowanie tych takich paru banałów podatnicy zapłacili miliardy. Kosztowna to lekcja była. Najczęściej powtarzającym się słowem w raporcie jest brakuje. Średnio na każdej stronie raportu pojawia się słowo brakuje. Krótki przykład ze stron 12, 13, 14. Brakuje kompleksowego podejścia do zadań cyfryzacyjnych. Brakuje koordynacji w przygotowaniu i wdrażaniu projektów. Brakuje kompleksowej wizji użytkownika systemu. Brakuje logicznej sekwencyjności w opracowaniu i realizacji projektów. Brakuje etapowości w planowaniu. Brakuje kompatybilności i wzajemnej komunikacji. Brakuje dopasowania do realnych potrzeb. Brakuje analiz kosztów utrzymania projektów itd. itd. A czego nie brakuje? No, na pewno nie brakuje korupcji, nadużyć i łapówek. Znamy to z prasy. Dyrektor CPI, Centrum Projektów Informatycznych,
w ramach którego centrum realizowana jest bardzo duża ilość projektów administracji. Zatrzymany przyjął największą łapówkę w historii, 5 milionów, znamy to z prasy. Proszę Państwa, nie jestem w stanie, tam jest 20 parę, 30 więcej nawet projektów opisanych i w każdym projekcie czegoś brakuje. Ja chciałbym się skupić na czterech projektach istotnych, może istotnych przed euro i istotnych w kontekście tego, co ostatnio prasa pisała. Pierwsza sprawa, budowa i wyposażenie ogólnopolska sieć numeru alarmowego 112. Miało być gotowe 31 marca 2012 roku. Budżet 165 milionów. Numer 112 nie funkcjonuje w całej Polsce i nie będzie funkcjonował przed euro. Goście przyjeżdżający na euro, podnoszący, dzwoniący na 112, nie wiadomo gdzie się dodzwonią, czy dodzwonią się do najbliższego centrum. Nie dodzwonią się do najbliższego centrum, bo go po prostu nie ma w pobliżu. I nie będzie przed euro. Co pisze o tym Boni na stronie 21? Brak jest zestawionych łączy ostatniej mili jednostek tworzących system powiadomienia ratunkowego. Co to znaczy? Zrobiono telefon 112, ale nigdzie go nie podłączono. Brakuje kabla położonego do centrum, do którego miałby się osoba potrzebująca dodzwonić się do straży pożarnej, czy pogotowia, czy innych służb. Nie podłączono telefonu 112. Boni pisze, trwają prace związane z zapewnieniem komunikacji w miastach wojewódzkich oraz 47 większych ośrodkach miejskich. Co to znaczy? Ponad 300 mamy powiatów w Polsce. Miasta wojewódzkie, 47 większych ośrodków. Oznacza to, że 85% miast powiatowych pozostanie dalej bez centrów powiadomienia ratunkowego i bez możliwości sprawnego działania w przypadku zagrożenia. A co będzie dalej, kiedy następne miasta? Boni pisze na stronie 21. Pozostałe w następnych latach, jak będą pieniądze. Następny przykład, budowa i wyposażenie centrów powiadomienia ratunkowego. Budżet 236 milionów, zakończenie 31 grudnia 2013 roku. Znaczna część powinna była być gotowa tak samo na euro i też nie jest to gotowe. Nie jest gotowe, nie ma centrów powiadamiania, więc nic nie szkodzi, że nie ma tych kabli ułożonych do centrów na 112, bo i tak tych centrów tam w większości nie ma. Co Boni pisze o tym, jak wygląda system? Brak jest całościowej koncepcji systemu powiadamiania ratunkowego. Panuje chaos organizacyjny, decyzyjny, merytoryczny oraz brak odpowiedniej współpracy i koordynacji. Brak jest nawet administratora systemu. To na stronie 34. Druga sprawa, dowód elektroniczny, projekt pod nazwą pl.id. Po wielu przesunięciach projekt powinien być zakończony w końców 31 grudnia 2013 roku. Budżet, uwaga, 360 milionów. O dowodzie wiadomo, dowodu nie będzie, natomiast w ramach tego projektu powinien był powstać centralny rejestr aktów stanu cywilnego. Po to, abyśmy nie musieli za każdym świadectwem urodzenia, aktem zgonu jeździć po kraju, aby to było dostępne w jednym miejscu w internecie. No ale tego centralnego rejestru aktu stanu cywilnego, który miał być w 2012-2013, nie będzie. Na 33 stronie pisze o nim Boni. Brakuje podstaw legislacyjnych, aby stworzyć taki system. Zapomniano o środkach na funkcjonowanie systemu. To są cytaty z raportu. Nie uwzględniono również prac obejmujących zasilanie rejestru. A więc nawet gdyby zbudowano ten system gdzieś tam w Warszawie, to i tak nie ma możliwości, bo nie uwzględniono prac obejmujących zasilanie rejestru. A więc tego, że z dziesiątek czy setek tysięcy urzędów stanu cywilnego, jakiś urzędnik musi się połączyć z tym rejestrem po to, żeby tam odpowiednie dane wpisać. O dowodzie elektronicznym była mowa w prasie, unieważniony przetarg na dowód elektroniczny. Będzie nowelizacja ustawy. Nowelizacja ustawy polegająca na usunięciu warstwy cyfrowej z dowodu, a więc nowelizacja ustawy odcyfrowująca ten dowód. Minister Boni przyrzeka, że podejmie działania naprawcze w sprawie tego dowodu i gdzieś około 2020 roku wrócimy do tego tematu. Kolejna i ostatnia sprawa, ePUAP. Trochę mało znana elektroniczna platforma usług administracji publicznej. 141 milionów. Ten system podobno powstał, znaczy powstał i w zasadzie funkcjonuje. Polega on na połączeniu, na możliwości kontaktu
urzędu, urzędnika i petenta, obywatela w załatwianiu szeregu różnych spraw. Tak jak pisze Boni, po podaniu nazwy użytkownika i hasła, tak zwanego profilu zaufanego, obywatel będzie mógł elektronicznie załatwić sprawy urzędowe w instytucjach samorządowych, w ZUS-ie, administracji podatkowej, w służbie zdrowia oraz skorzystać z usług, jakie dostarczane zostaną przez te instytucje. To na stronie 42. Więc tak jak zakładanie działalności gospodarczej na przykład, albo dopisanie do spisu wyborców. Skupiłbym się tu na słowie będzie. Teoretycznie ten system działa od 4 lat. Natomiast ten system musi być włączony do urzędów gminnych, do wszystkich urzędów administracji państwowej. W tej chwili włączony jest około 10-15% urzędów, a więc 85-90% urzędów i tak pozostaje poza tym systemem, więc nie ma sensu wyrabiać profilu zaufanego, nie ma sensu posiadać tam konta, bo z dużym prawdopodobieństwem i tak się nie będziemy w stanie skomunikować i załatwić czegokolwiek. Poza tym istnieje taka możliwość, często za różnego rodzaju działalność, załatwianie spraw w urzędzie musimy zapłacić. Ten system przewiduje taką możliwość, z tym, że no niestety dopiero 4 banki zostały podłączone i tylko klienci tych 4 banków mogą skorzystać teoretycznie z płatności. Aczkolwiek Boni pisze w swoim raporcie, że jak dotychczas poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej działającą od 4 lat jeszcze żaden klient nie dokonał płatności online. W tej chwili w systemie jest 40 tysięcy profili, czyli 40 tysięcy osób ma swoje konta. Szacując tak wprost, jedna osoba na 1000. Jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby dorosłe, wyjdzie jedna na 500 osób. Kolejny niedziałający system, 141 milionów, gdzieś tam wydane. Od 4 lat nie jest w stanie ministerstwo tego projektu uruchomić tak, aby to naprawdę działało. Co obiecuje Boni? E-dowody powiedziałem, że obiecuję na 2020 rok. No ale możemy też przeczytać na stronie 78 taką tutaj rzecz. W przyszłości zaś, około 2020 roku, nie będziemy się kłopotać tym, czy nie upływa ważność jakiegoś naszego dokumentu. Urząd, który tą informacją dysponuje, powinien nas o tym poinformować e-mailem lub SMS-em. Więc proszę Państwa, wielka technika przed nami na 2020 rok. Urząd będzie nam mógł przysłać SMS-a, że właśnie kończy się termin ważności naszego paszportu. Proszę, czy wierzymy? Państwa. Nie, jeszcze chwilę. Czy wierzymy, proszę Państwa, czy wierzymy w Państwo 2.0, w nowy start dla e-administracji prezentowany przez Boniego? Przykład Estonii. Mała Estonia bez grubych raportów, bez korupcji, bez łapówek 5-milionowych w ostatnich latach zbudowała sprawny system informacyjny państwa. Działają, są dowody elektroniczne, można głosować przez internet. A co u nas? Specjalista od raportów, minister Boni tworzy kolejny raport. Jest specjalistą od raportów, tego nie da się ukryć. Pod jego kierunkiem w Zespole Doradców Strategicznych premiera powstały już raport o kapitale intelektualnym Polski, raport Polska 2030, raport Młodzi 2011. No i teraz kolejny raport, Państwo 2.0. Ale to tylko raport. Jak spojrzymy na skład, na kwalifikacje zawodowe ścisłego kierownictwa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, spotkamy tam chemika, inżyniera ochrony środowiska, radcę prawnego i oczywiście polonistę kulturoznawcę, szefa resortu ministra Boniego. W ścisłym składzie resortu, w ścisłym kierownictwie resortu nie ma żadnego informatyka. Nie ma nikogo, czyje kwalifikacje zawodowe predysponowały go do budowania nowoczesnego państwa, do budowania cyfrowego państwa e-administracji. Co nam pozostaje wobec tego? Co nam pozostaje? Będziemy śledzić to, co robi minister Boni. W zeszłym tygodniu powstał zespół parlamentarny Polska 2.0. To jest ten sam zespół, co do spraw akta. Razem wszyscy siłą
wszystkich obywateli, internautów protestujących na ulicach, doprowadziliśmy do tego, że rząd wycofał się z tego projektu, z tego szkodliwego projektu akta. W tej chwili będziemy śledzić każdy krok, również w tym zespole, śledzić każdy krok ministra Boniego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Będziemy patrzeć na każdą wydawaną przez niego złotówkę i będziemy punktować każde potknięcie, każde opóźnienie o każdy miesiąc, bo jesteśmy zdania jako Ruch Palikota, że bez cyfryzacji, bez e-administracji nie da zbudować się nowoczesnego państwa. Ponieważ tak, oceniliśmy, że jesteśmy tak opóźnieni około kilkanaście lat. Mam jeszcze prezent dla pana ministra Boniego. Ten laptop sprzed lat. Ten laptop ma około 12 lat. I waży 12 kilogramów. Waży to jest dużo. Natomiast mniej więcej tyle jesteśmy opóźnieni w budowie państwa informacyjnego, w budowie e-administracji w stosunku do przodujących krajów europejskich. Gdzie indziej to może niedużo 12 lat. Tutaj w informatyce, w internecie 12 lat to całe pokolenie. Widać, jak różni się ten sprzęt sprzed 12 lat. Przekażemy go panu Boniemu, zainstalujemy kalkulator wydatków na e-administrację. Tak, aby każdego dnia minister Boni mógł policzyć wydatkowane pieniądze, aby każdego dnia mógł oszacować, ile z tych pieniędzy zostało wydatkowane prawidłowo, a ile znowu wyrzucone w błoto. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za uwagę. Thank you.